Zima, głucho wszędzie, zimno i tak dalej. A ja tutaj ogarniam, słuchajcie, rzeczy do sprzedaży. I witam was bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To są kolejne przygody Kazimierza w grze Farmers Life. No i co my tutaj mamy? Groch już władowałem. Będę sprzedawał. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Natomiast co tutaj jeszcze? Malinki. Jakieś malinki. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Borówy. Spoko, spoko. Elegancko. Nie wiem, co bym tutaj jeszcze... Może kapuchę? No ale kapucha ciężka jest. Kurczę, jakieś takie rzeczy bym chciał sprzedać. Może jabłka. Chociaż jabłka... No dobra, mogą być. Nie tyle. Nie tyle, synu. Setkę mogę... aczkolwiek... No nie, dobra. Na razie nie, bo się przeciążę. Kuźwa, generalnie... Kazimierz ma doła i chciałby, żeby go Burek jakoś tam pocieszył, no ale Burek... Burek obsrany siedzi gdzieś tam. Słuchajcie, naprawiłem ciągnik i go sprowadziłem tutaj, więc jest. Filtr oleju i pasek klinowy trzeba było wymienić, no i elegancko. Jak tam wygląda sytuacja z tym? No właśnie. Wygląda. Z Bimbrem, o, bo mi słowa zabrakło. Ostatnio oglądałem u Kany na YouTubie vloga, to też jej tam słów zabrakło. Biedna Karolinka. Dobra, lecimy. Lecimy, słuchajcie, jeżeli chodzi o nasiona, bo tam ja coś tam marudziłem, chyba zły dzień miałem, to faktycznie tutaj z owsa, z kukurydzy i tak dalej, to tam nasiona dostałem. Więc to się poprawiło, więc zwracam honor, jakby się tam ktoś obrażał. Natomiast będę potrzebował dzisiaj też pokombinować trochę z tą trawą, ze słomą. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I postaram się ciągnika nie rozdupcyć. Na razie lecimy do Ani na targ w Zalesiu. Bo chciałbym zobaczyć, jak tam Ania... będzie zainteresowana, czy będzie w ogóle zainteresowana zakupem mojego groszku. Dzień dobry, Aniu. Piękna, pohandlujmy. Ja mam dla ciebie groszek. I ten groszek ona za 14 by chciała kupić. No to zobaczymy, ile mi tam wlezie. Część zostawię. Większą część zostawię. Nie mam już gdzie wcisnąć tego dzisiaj. No przykro mi, no, nie można mieć wszystkiego. To ja tutaj u ciebie to zostawiam. Co by nie nosić w tej weftę, przyjdę w kolejnym miesiącu. A co ty jeszcze byś ode mnie kupiła? Kapuchę byś kupiła, elegancko, jabłuszka byś kupiła, marchewkę, o, malinę, ale ja... Ja groch będę siał. O, kukurydzę by... Tylko, że kukurydza... może by się opłacała, czekajcie. Za jabłka ona chce w skupie 5, za kapuchę 34. A marchewki jakie kuźwa drogie są. Czemu to takie... No nie wiem. Dobrze, skoro już tutaj jestem, to przy okazji do Zochy wstąpimy. I... butelki. Butelki jak najbardziej, tak? Sru, elegancko. Do tego kupiłbym może herbatę. I paliwo. Dobra, i co tam jeszcze... Mógłbym cukru... kuźwa, ten cukier to drogi. Normalnie jak w realu. Dobra, to ja na razie nie będę kupował cukru. Ja płaciłem za prąd, ale jeszcze do sołtysa pójdę, zobaczę, czy on przypadkiem tam nie chce ode mnie jakichś pieniędzy. Pozwolenia. Pyk. A, chce. No. Jeszcze taka łajza jest. Kuźwa, z tymi opłatami to też by trzeba było jakoś to... może inaczej rozwiązać, bo takie latanie do niego non-stop praktycznie to się mija z celem. Słuchajcie, daliście bardzo, ale to bardzo dużo fajnych jakby pomysłów, co by można było jeszcze tutaj wprowadzić do gry, bądź jak można byłoby ją ulepszyć, usprawnić. Bardzo wam serdecznie za to dziękuję. Oczywiście to wszystko zostanie przekazane do twórców,
No i zobaczymy, co z tych rzeczy, o których pisaliście, no, będzie nam tutaj dane. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj paśniki do zakupu elegancko. Świnie, może by o świniach pomyśleć, albo o kozach. W sumie to kozy, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że mógłbym trzymać wraz z krowami, chyba że to się nie opłaca. To jest koza i to jest koza. A gdzie jest kozioł? Nie ma kozła. Ja nie mówię o wójcie z rancza. A, jeszcze jedna rzecz. Chłopie, o ile ty sprzedajesz trawę i siano, bo tak, żebym mniej więcej mógł sobie obliczyć, słomę znaczy się, po 23, a tutaj po 5. Ścięty owies po 23 i ścięta pszenica po 23, czyli generalnie słomę opłacałoby się tutaj przywieźć. Tylko wozu bym potrzebował. To nie jest mój? Nie. To my się możemy tepnąć. Możemy się tepnąć i teraz tak. I teraz tak. Ropę to ja sobie zostawię. Bo to się może przydać. Myślałem, że to gówno jest, ale nie. Zresztą Kazimierz, jakby w to wlazł, to zaraz by marudził. Schowajmy to, co możemy schować, czyli herbatę. Ropa musi ze mną zostać. Butelki tonie tu. Która to jest godzina? O 15. Tu się trzeba trochę sprężać z tym. Kazaliście nie wybierać jajek, żeby się mogły wykluć pisklaki, więc ja je zostawiam w tym. Tutaj, bo ktoś tam narzekał na to, że trzeba ze zwierzętami chodzić i sprzedawać. Tu jest przyczepa. Więc to miejcie na uwadze. Dobra, co tam dalej jeszcze? Tutaj jajek nie widzę, aczkolwiek... Dołóż karmy. A, to jeszcze mają kurki. No to dobrze. Jajek jeszcze nie ma. Pisaliście też, że mam za wysoko płot i te kury przechodzą tutaj pod spodem. No, powiem szczerze, ten płot się tak postawił. Natomiast wydaje mi się, że można byłoby zrobić tak, że jeżeli ogrodzenie stoi, to one nie przechodzą. No, normalnie w realu, gdyby brać to pod uwagę, to rzeczywiście pod taką szparą, no, kury spokojnie by przeszły, ale nie przesadzajmy, nie? I teraz tak, dalej. Dalej, to ja będę musiał, proszę Państwa, po pierwsze sobie trochę... Właśnie, trochę podjeść może i napić się. Coś, kuźwa, Kazimierz jeszcze nie narzeka, że zimno jest? To aż dziw bierze. Zostawię tutaj butelki. I chciałbym zobaczyć, jak wygląda sytuacja właśnie ze słomą. To strasznie dużo waży. A, to kurde, dopiero co powiedziałem i już, zbyt zimno. Dobra, Kaziu. Nie pitol. Zjedz sobie coś. Jajeczko. Co my tutaj mamy? Mam 102 nasiona kapusty, słuchajcie. Do tego mam 100 nasion grochu, 100 nasion marchwi, kukurydzki w liczbie 100 i 67 nasion, więc to będziemy oczywiście ogarniać na wiosnę. Ale czy coś jeszcze mógłbym tutaj zabrać, żeby sprzedać? No chyba nie. Ziemniaków nie sprzedaję ze względu na fakt, że ja z tego zacier robię i już dawno nie sadziłem ziemniaków, więc trzeba będzie to nadrobić. A to ze względu na fakt, że ziemniaki się przydadzą. A mój wóz stoi tu, elegancko. Weźże tę bramkę, chłopie. Weź, kuźwa, zaklinujesz. No co jest, no? No i tę bramkę byście twórcy naprawili, bo zobaczcie, co się tutaj dzieje, no. Już WD-40 stosowałem, no i nic, no. No widzi ta. Przecież tak się nie godzi. Dobra, zabierzmy to sobie. Ile tam wlazło? 35, okej. Dobra.
No to teraz trzeba by... O Jezusie. Ja nie wszystko będę sprzedawał, ja część zostawię krowom. Może tam innym jakimś stworzonkom. Ale... Niestety to muszę wywalić tutaj. Da się to w ogóle? Ale co ty... Co, że się nie da na wóz, kuźwa, w trawy wsadzić? Przecież kiedyś się dało. Jak się tego nie da tu położyć? Co ty pierdzielisz dzisiaj? Na wóz drabiniasty się nie da, kurna, trawy... Jak to podstawowy wóz do wożenia właśnie siana i tak dalej? No. No powiem wam szczerze, że teraz to mnie przytkało lekko. To na czym ja mam to wozić? To co ja mam tu w ekwipunku cały czas posiadać? Przecież z takim ciężarem to ja się nie tepnę, a przewożenie malutkich grupek tego wszystkiego to się po prostu mija z celem, no. Jezus, ty w dupę. No i teraz będzie mi się to stakowało po 35, kuźwa. Żeby to z powrotem wywalić. Ej, powiem wam tak. Jak nie urok, to sraczka. Dobra, jadymy, słuchajcie, ciągnikiem, bo się wyładowałem różnymi produktami. I podjadę sobie ciągnikiem, żeby można było to ani sprzedać. Bimbru jeszcze nie wziąłem. Tam mam 15 sztuk, ale to poczekam, aż mi się ta kolejna partia zrobi, to wtedy będę temat ogarniał. 18 litrów ropy zalałem i cisnę. Nie no, więcej zalałem tam trochę. I też tutaj z tą ropą proponowałbym, żeby troszeczkę oszczędniej ten ciągnik zużywał, bo tak co chwila kupowanie ropy to się mija z celem. Natomiast jeździć trzeba, no jak żeście kuźwa nie pozwolili, moi drodzy twórcy, przewozić trawy i tym wozem, to jakoś sobie trzeba radzić inaczej, nie? Dobra. Oj, Aniu, ja mam kolejne produkty tu dla ciebie i pozwolisz, że zostawię je tutaj, żeby nie ganiać tej wefty, bo to szkoda pieniędzy. Już się ciemno robi. I teraz tak, mafewki. Mafewki, po ile Ania chce je kupić? Po 14, no dobra. Okej, 40 zostawiła i po 14 cebulka. Pyk. No i to wszystko musi tutaj u niej zostać. Tylko dlatego, że Ania już nie ma ochoty. Mógłbym to w PGR-ze jeszcze sprzedać, bo oni tam przyjmą wszystko. Tylko, że rzekomo po niższych cenach, więc... Kurde, szanujmy się. Naprawdę. Idę jeszcze zobaczyć ropę. Do Tomka? Nie wiem, jak ty tam masz na imię. Stefan, byłem blisko. Dawaj, panie, ropę. Od Zochy ropę już kupiłem, więc co tam... Wydaje mi się, że... chcesz się bić już, Heniu? Nie chcesz. Kuźwa. Heniu, ja się niepotrzebnie z tobą zaprzyjaźniałem, naprawdę. Zosiu, nie masz już nic dla mnie ciekawego. Jeszcze dobra, 3,5 koła mamy jakby co, więc jest gitara. A, słuchajcie, jeszcze jeden z pomysłów, który bardzo mi przypadł do gustu. To pomysł, ja przepraszam, że tak nie wymieniam waszych ników na YouTubie, ale po prostu no ciężko spamiętać, ja naprawdę mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku i tak się właśnie to dzieje, że ulatuje mi niestety. Natomiast pisaliście o tym, żeby można było wprowadzić do gry, przynajmniej na początku, tak jak to zostało wprowadzone choćby tylko to już ode mnie jest informacja, jak w Medieval Dynasty, że na początku rozgrywki można sobie wybrać jakiś określony czas na porę roku. I rzeczywiście tutaj by się też to przydało, żeby można było choćby na samym początku rozgrywki sobie ustalić, że tyle i tyle dni
przypadać będzie na dany, powiedzmy, miesiąc, tak? I żeby to w ten sposób realizować, bo faktycznie tutaj jeden dzień dla jednej osoby, która robi wszystko, to jest zdecydowanie za mało jak na porę roku. Więc przynajmniej bym te 3 dni ustalił, ewentualnie 4, tak żeby wyrobić się ze wszystkim, tak? Z siewami i tak dalej, bo teraz zimą to może aż tak bardzo nie ma co robić, aczkolwiek no nie ma co robić. Można bimber pędzić, można właśnie sprzedawać plony, tak jak ja to teraz robię. No ale już się robi ciemno, która jest tam? 18.38, więc praktycznie ja zaparkuję ciągnik i szybko muszę się tepnąć do Tadzia, bo muszę od jego małżonki kupić jeszcze dodatkowo butelki. Ale tak jakby chcieć zrealizować tutaj wszystko, to no niestety jest to za mało czasu. Więc taka sugestia właśnie tutaj odnośnie większej ilości dni albo możliwości wybrania sobie ilości dni na miesiąc jest bardzo dobra. I to mi przypadło do gustu. No i różne jeszcze inne tam rzeczy, żeście jakieś pomysły dawali. Dobra, co tutaj... Skąd ja mam, kuźwa, wziąć sadzonki jabłoni? Czy to jabłka mam sadzić? Kurde, no nie wiem, bladego pojęcia nie mam. Do Tekli może być, ale nie, no u Tekli już byliśmy. Która to tam jest? 19.15. Może bym zdążył. Może bym zdążył. O, Kaźmicz se trzepie, kuźwa. Kaziu. Tekla, nie masz nasion, naprawdę nie masz jakichś sadzonek, jabłek, tutaj malwa. Kukurydza, no mamy niby 67, ale wiecie co, ja kupię od niej te nasiona. Co tam jeszcze? Tytoń. Może jeszcze... Ha, no właśnie, co by tu jeszcze można było ogarnąć? Groch. Mam niby setkę, ale dobra, tam kupię też. Im więcej, tym lepiej, bo będzie później można więcej sprzedawać. Ile ja tam mam? 43 kilo. Dobra, kapuchę też weźmiemy, 50. Ziemniaków nie biorę. No i ten tytoń. Dobra, elegancko. No i z 3000 to mi... Dobranoc. To mi niewiele co zostało. Ale jeszcze się... Co to tam, kurde, Kaźmierz, jakieś rzeczy odwala? Niewiele mi zostało, ale na spokojnie, nie martwmy się. Chodźmy teraz szybciutko tutaj zobaczyć w stodole, jak wygląda sytuacja z naszym bimberkiem, bo to jest istotna kwestia. Mamy, jak najbardziej mamy. No to co, 12 butelczyn trzeba byłoby tutaj sobie ogarnąć? A, nie, 12, bo 8 mam przy sobie, to 4. O... I od razu 3 bimberki weźmiemy, znaczy zaciery, przepraszam, co by nie było. I zgarniamy. I pyk. I od razu zacierek tutaj idzie na miejsce. Jeden. Dodamy opału, póki jeszcze można. Już taka resztka będzie. Bo niestety muszę, proszę Państwa, zadbać o opał, bo mi się niestety skończył. No taki był podły, że wziął i się skończył, tylko... Trochę mi to zajmie, więc w wolnej chwili będę musiał to ogarniać. O Jezu, no cię trzepało, no Kaźmisz, no kuźwa, nie trzep przy ludziach, ja pierdzielę to. Dobra, i tutaj byśmy to mieli. Kolejna dwunasteczka bimbru zrobiona, elegancko. W sumie już jest 27 sztuk. Ja to jestem, kuźwa, biznesmen. Idę napić się kawy, bo przecież ten to będzie tak mi marudził i niech coś jeszcze zje. Kawusia, proszę bardzo, dla ciebie tutaj. O. A, to jeszcze się nie napoił. Ale nażar się jajkiem. Dobra, to mogę wszystko powrzucać. Pyk, pyk. To się później przyda... Do siania, sadzenia, elegancko. 9 słoików mom.
No i teraz co? Wypadałoby, czekajcie, bo jeszcze to paliwo. Może do ciągnika od razu wlejemy, żeby było. Ach, i jeszcze mu smutno jest, kuźwa. Kazik. Coś ten ciągnik to masz taki kuźwa kaprawy trochę, naprawdę. Mało wchodzi, a dużo zużywa. Tutaj tę ropę zostawię. No i okej. 35 drewna opałowego to jest tyle co nic. Ja tak, wezmę... A piła to mi nie będzie potrzebna, ale siekiera mi będzie potrzebna. I teraz pytanie brzmi, gdzie ja tę siekierę wkitrałem. Być może jest w skrzyni w chałupie. Prawdopodobnie. Zaraz się przekonamy. Kosa jest, to siekiera też musi być, ale nie taka. Miałem ten... O, jest. 92%. Ej. A, i to, co żeście też pisali, widzicie, mnie się to tak przypomina na jakby w konkretnych jakichś tam sytuacjach. To, co żeście pisali, słuchajcie, taki pomysł, to też możliwość sadzenia drzew. Takich właśnie, jak tutaj mamy. I to jest bardzo dobry pomysł. Ze względu... O, tego się nie da. Ze względu na fakt, że jak sobie tutaj spojrzymy, to tych drzew praktycznie już zaczyna mi brakować w pobliżu. Więc no, zdecydowanie by się przydało coś takiego ogarnąć. Nie rozumiem, dlaczego nie można w tej chwili. W którą stronę lecisz? A. Dobra, tu przynajmniej na tym śniegu to coś widać, słuchajcie. No kuźwa, póki tego nie obrobię, to się nie da podzielić, a szkoda. Ej, teraz będę musiał to targać tam na pieniek, cholera. Oj, chyba, słuchajcie, trzeba będzie pomyśleć o koniu, wiecie? Wy jakiś czas temu... Jaki to wszystko ma sens? No nie ma sensu. Przy tym rządzie to na pewno nie ma sensu. Już jakiś czas temu pisaliście mi właśnie, żeby konia nabyć. Ja wolałem ciągnik, ale jednak chyba koń będzie lepszy, wiecie? Do takich właśnie prac tutaj, żeby czy drzewo wziąć i zwieść, czy gdzieś podjechać, aczkolwiek... No nie wiem, no i paliwa koń nie zużywa, nie? Ale jest zdecydowanie wolniejszy, tak mi się wydaje. Dobra, zaprzęgnij. Kogo? No ale nie ma do czego zaprzęgnąć. Kaziu, kuźwa, do siebie zaprzęgnij, ty ciulu jeden, ty. No dobra. Trzeba to nieść, niestety trochę mi to, słuchajcie, zajmie, ale drewno opałowe, ważna rzecz, więc ja się tym teraz będę zajmował, natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, zostawcie subki, oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.